Witam wszystkich na kanale Smile Carp Channel. Kolejna wyprawa, tym razem jestem nad przepięknym kameralnym łowisku Barduta. Jestem tutaj po raz pierwszy. Długo planowany wyjazd. Jestem z moimi kolegami Markiem, Damianem i Piotrkiem. Jesteśmy tutaj w 4 osoby na 2 pomostach. Jak na razie, mimo że widzimy się na początku tego filmu, ale jest już za nami pierwsza doba łowienia. Pogoda, jaka nas tutaj zastała, na pewno nie była przyjemna. Mocno padający deszcz, który padał przez praktycznie dobę. Dopiero od kilku godzin mamy słoneczko, więc tak mam okazję, żeby normalnie postawić aparat i powiedzieć kilka zdań na początek tego filmu, który mam nadzieję, że będzie fajny i uda nam się złowić kilka ciekawych rybek. Już są, za chwilkę zobaczycie pierwsze efekty naszej wyprawy. Łowisko Barduta, myślę, że może później będzie też okazja, żeby troszeczkę więcej powiedzieć na temat tego łowiska, natomiast przyjazd tutaj planowałem już od dawna, gdzieś zawsze chciałem tutaj przyjechać. Woda w lesie kameralna, mała, ale no, jesteśmy tutaj sami, nikt nam nie przeszkadza, więc dzicz, przyroda, cisza, spokój, więc myślę, że to, co w karpiowaniu dla mnie jest najważniejsze i dlatego tutaj właśnie przyjechaliśmy. Mamy dobę łowienia, wczoraj wszystko zaczęliśmy, jak mówiłem, właśnie przy tej pogodzie dość takiej niezaciekawej, wywozić zestawy, rozstawiać namioty, wszystko mokre, wszystko wilgotne, no i po wywózce pierwszy karp u Marka, 13 kg, bardzo fajna, waleczna ryba. Za chwilkę zobaczycie na pontonie, jak to się wszystko udało nam nagrać. Rybka wzięła, jak mówię, 20 minut po wywózce, było to w granicach chyba godziny 16-17. No i branie później w nocy u Piotrka na sąsiednim pomoście. Taki karp w granicach 10 kg, więc zaczynamy, pierwsza doba, dwa brania wypracowane, no i dwie ryby na macie. Jesteśmy już po zmianie zestawów. Ja sobie też zmieniłem jeden zestaw pod tą pływającą wyspą, która jest też takim charakterystycznym punktem, jeśli chodzi o to łowisko. Jest ta wyspa przycumowana do drugiego brzegu, choć z tego, co wiadomo, tutaj chłopaki, jak tam są na tym sąsiednim pomoście, to jakiś fragment się oderwał, nie wiadomo czy od tej wyspy, i troszeczkę tam chłopakom narobił ambarasu, no ale to taki mały szczegół. Więc to by było chyba na tyle ode mnie takim wstępem do tego materiału, więc za chwilkę zobaczycie pierwszą rybę i pierwszy haul Marka podczas tej wyprawy, a działo się troszeczkę na tym pontonie. Do zobaczenia później. Jest pierwsze branie podczas naszej wyprawy na łowisko Barduta. Wywózka 20 minut dokładnie wcześniej. Fajnie zestaw położył tutaj Marek między takim oczku między grążelami. No i zobaczymy, płyniemy. Coś jest na wędce. Liczymy, że to będzie karp. Byłoby fajnie rozpocząć zasiadkę już od razu z karpiem. Pogoda jest jaka jest, ulewne deszcze wcześniej były, teraz troszeczkę przestaje padać, więc początek naszej wyprawy ciężki, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, ale jeśli by się udało tak fajnie rozpocząć, to na pewno byśmy nie narzekali. Oczywiście będzie później okazja porozmawiać na temat łowiska, no ale teraz zobaczymy, czy uda się nam tutaj tę rybę wyholować. Marek trochę tak niekulturalnie tyłem do kamery, no ale wybaczamy mu. Niesamowita dzicz tego łowiska, naprawdę robi na mnie niesamowite wrażenie. Pierwszy raz tutaj jestem, tak samo jak chłopaki. Mhm. Nie szarp. Chyba wyszedł. Mhm. A może być fajnie. Ładnie odjeżdża. Mhm. łopatki nasze. Miej na uwadze, oni myślą, że są, żeby wywozimy zestaw. Miej na uwadze to, że może być tam zaraz twoja żyłka. Może być fajna rybka, albo takie osoby kurwy waleczne. Kij jest leciutki. No i on jest, wiesz, i... Ciężko mi kurczę powiem ci wyczuć, nie? Bo odjeżdża ładnie, czuć, że ma siłę, ale może to jest kwestia właśnie... Wędka Comrow 2,40. 2,25 LBS-ów. Piękna sprawa do takich holi. Więc nawet przy małej rybie jest niesamowita frajda z holu. Chyba jest taka waleczna, wiesz? Mhm. Właśnie jest to. Dawaj. Jest! Pięknie. 20 minut po pierwszej wywózce. Taki zameldował się karpik na Kingfruta z Fanta Zweiz, na bałwanka. Z workiem, panowie, 15,2. Kurwa, nie lejemy wody. Nie lejemy. Duży kurwa. Ale długi, długoził. Branie było o godzinie 1:50 w nocy. Karp został złowiony na bałwanka, squid, banan, z banan kokos podwieszony. Walka była rewelacyjna. Z pomocą kolegi udało się go wyholować. Za nami druga noc naszej wyprawy, niestety na naszym stanowisku, gdzie jestem z Markiem, nic się nie wydarzyło. Idziemy teraz do chłopaków, mają jedną rybę z nocy, drugie branie i drugi karp u Piotrka, więc zaraz zobaczycie, co tam wydziało się w nocy na drugim pomoście. Kolejna rybka złowiona na łowisku Barduta, tym razem dalej króluje banan kokos i squid banan. Oczywiście bałwanek, ryba piękna, waleczna i oby tak dalej. Dobra, poszło. Ja zdobiałem, wpadłem. No bo zobaczyłem, wiesz co, po szczytówce zaczęło, wiesz, i widziałem, że go trzeba giąć. Może nie być. Czekaj. Jesteś. Tu? Mhm. On tu już jest. Przyszedł tutaj, no. Myślę, że maleństwo. Dobra. Nie chcę go spierdolić, panie Marcinie. Jest! Przynajmniej nie na zero będzie. No i mam pierwszą rybę wyprawy na łowisko Barduta. Wreszcie się doczekałem. Jakieś 2-3 godziny po wywózce. Zestaw przy tej pływającej wyspie. Na zestaw helikopterowy. No i fajnie, że już jest ta rybka u mnie. Czyli Marek ma rybę, ma Piotrek 3. Teraz u mnie się trafiło. Ryba może nie jest tak oczywiście duża, około 10 kg, ale pełno łuski. No i mega cieszy, no bo mówię, już przynajmniej nie zjadę z tej wyprawy na zero. Spokojnie. A bałwanka, jedna kulka owocowa i malutki popapik ananas. No nie chce się za bardzo nam pokazać, więc może teraz się uda. Mój pierwszy z Barduty. Jestem mega szczęśliwy, bo zawsze fajnie zjechać się z zasiadki już z jakąś rybą, a nie na zero, więc na pewno mega fajnie. Jak widzieliście przed chwilą, ujęcie z drona było branie u chłopaków. Idziemy zaraz zobaczyć, co tam się im ciekawego udało złowić. Więc już za chwileczkę zobaczycie rybę, tym razem u Damiana, więc każdy z naszej ekipy podczas tego wyjazdu na Bardutę ma już rybę, więc jest już chyba naprawdę super. Więc idziemy, za chwilkę zobaczycie tą rybę, którą złowił Damian. Po dwóch dobach w końcu przyszedł czas na mnie, udało się wyłuskać tego pięknego karpika. Zmiana miejsca, zmiana przyponu, zmiana kulki jednak przyniosła pożądany efekt, także bardzo się cieszę, mam nadzieję, że jeszcze mamy jedną dobę do końca zasiadki, uda się coś jeszcze wydłubać. Rybka wzięła na nową testowaną kulkę, ananas, wanilia, kwas masłowy z Fantasy Bites, podbita delikatnym popkiem. No i walczymy dalej. Za nami kolejna noc na Barducie. Niestety na naszym stanowisku nic się nie wydziało, ale za to mam informację, że chłopaki na drugim pomoście złowili kilka ryb, więc bardzo fajnie. Za chwilkę tam pójdziemy, natomiast no, pogoda jest jaka jest, znowu pada, jak widzicie. Więc odkąd jesteśmy tutaj, to kolejny dzień nas po prostu wita rano deszczem. Dopiero gdzieś później się przejaśnia, no ale oczywiście to taki tylko szczegół, tylko że jakoś strasznie narzekamy na ten deszcz, ale mamy już wrzesień, więc wiadomo, że ta pogoda może być różna i bardzo zmienna. Więc za chwilkę pójdziemy do chłopaków. Niestety u nas nic się, jak wspomniałem, nie wydziało. Zrobiliśmy wczoraj zmiany, co też widzieliście. No niestety, no tutaj ta ryba jest gdzieś bardziej po tamtej stronie. Robimy co możemy. Jeszcze dzisiaj zrobimy sobie kolejne zmiany. No i będziemy walczyć do końca, żeby troszeczkę nas ten wynik jeszcze polepszyć znacznie. Więc na razie to tyle, za chwilkę idziemy do chłopaków. Ostatnia doba, noc całkiem udana, bodajże 4-5 brań, ryby wyjęte na macie, kolosy to może nie są, ale z takiej fajnej wody, wody trudnej każda ryba cieszy. Dwa pełnołuskie. Zmiana taktyki przyponów przyniosła pożądane rezultaty. Troszkę bardziej obfite nęcenie i są tego efekty. Jesteśmy pod wyspą, gdzie wczoraj miałem to jedno branie. Zmieniamy przypon na taki sam, wcześniej zrobiony. Łamaniec, malutki bałwanek. Mamy zestaw tutaj cały helikopterowy, szybko złączka, krętnik do szybkiej wymiany przyponu. Dzięki temu szybko zmieniamy centralnie na miejscówce. Nie tracimy czasu. Sprawdzam zawsze 3-4 razy, czy przypon dobrze leży. 3 razy sprawdzone. Wyciągamy cały zestaw. Nic się nie dzieje. Więc teraz już kładziemy. Sypiemy troszeczkę, parę garstek kulek. Ponownie za nami przewózka zestawów. Jak widzieliście, po raz kolejny zmieniliśmy niektóre miejsca. Skupiamy się już tylko przy tej wyspie pływającej, która jest przycumowana do drugiego brzegu. Stamtąd jest najwięcej ryb. Najwięcej ryb mają chłopaki. Tak jak już Wam mówiłem, 10 ryb mamy złowionych tutaj na tym pomoście. Mamy po jednej sztuce z markiem, natomiast więcej się dzieje u chłopaków na drugim pomoście. No ale większość ryb tak samo mieli właśnie z tego rejonu tej pływającej wyspy, więc już teraz skupiliśmy się praktycznie głównie na tej wyspie. No i próbujemy. Kombinujemy co się da, więc ja też już robiłem różne, jeśli chodzi o nęcenie i przypony i to co jest na włosie, kombinacje. Miałem ziarno, orzech, kukurydza, bałwanki tonące, więc praktycznie wydaje mi się, że robimy wszystko. Natomiast no, tutaj w tym naszym rejonie ryba żeruje jak żeruje. No, fajnie, że każdy coś złowił, bo myślę, że z takiej wody to bardzo ważne, że będziemy wracać, że każdy miał kontakt z rybą, każdy złowił, więc to jest bardzo fajne. Pogoda jest jaka jest, dzisiaj cały dzień pada deszcz, no nie mam okazji, żeby co jakieś sensowne ujęcia zrobić, więc zobaczymy jak ten film wyjdzie, oczywiście on się ukaże, więc ale no szkoda, że pogoda krzyżuje mi trochę plany, nie mam możliwości trochę polatania dronem, bo też byłyby fajne ujęcia, więc no szkoda, no ale jak już mówię, to nie pierwszy raz tak się zdarza, że pogoda płata nam figle, bo do łowienia ryb jest naprawdę super, bo nie ma upałów, nie ma też jakichś takich ekstremalnych deszczy, więc tutaj nie ma co narzekać, więc cały czas walczymy, cały czas liczymy, że jeszcze uda nam się polepszyć nasz wynik, tak jak mówiłem, kombinowaliśmy na różne sposoby. Tak samo jeśli chodzi o nęcenie, było bardziej punktowo, bardziej dywanowo, trochę mniej towaru, więcej, więc uważam, że tutaj zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy na tym pomoście z Markiem, więc teraz pozostało nam już tylko czekać, żeby te ostatnie godziny tej wyprawy okazały się jeszcze dla nas szczęśliwe. Dzięki serdeczne. Dobre jedzonko to podstawa, nie tylko dla ryb. Kolejna ryba, godzina 17, branie spod wyspy. Co ciekawe, wybadaliśmy tutaj temat. Jest to ta sama ryba, którą bodajże 2 dni temu złowił Piotrek, Maniuś. Także ewidentnie chyba im posmakowało nasze jedzonko, ryba wróciła. No, taka ciekawostka. Mamy jeszcze jedną noc przed sobą. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że coś się jeszcze uwiesi. Chyba już ostatnia rybka za siatki. Wzięła o 4 rano. Przynęta to Smile Carp Channel. To już pewnie ostatnia ryba naszej wyprawy. Nie wiemy jeszcze co prawda co się dzieje u chłopaków, ale za chwilkę musimy się zbierać, wyjechać wcześniej rano, więc Marek rozpoczął i chyba zakończył tą wyprawę na łowisko Barduta. Mega odjazd, chociaż tam już później na wodzie zbytnio nie powojował, ale cieszy, że jest kolejna ryba tej wyprawy.